Tak, on miał to nieszczęście, że rywalizował w odcinku finałowym z chyba największymi, jak to często mówimy, kotami, faworytami, legendami biegów przeszkodowych. Oni się ścigali, a ja... Chyba sen. No to czas na o! No, myślałem, że z problemami, ale jednak nie. Spodek opanowany. Teraz Zesko. Świetnie. No widać tutaj to. Ten tych wirujących kul. Nie czeka, od razu ruszył z trampoliny na wiszące trzy półki. Jan Ciepiela. Jest mocny, jest sprawny i jest pewny swoich umiejętności. Świetnie to robi. Brawo. Kilka sekund, mam wrażenie, przed tą przeszkodą. Przed wiszącymi koszulkę. Zdjął koszulkę i atakuje na 3 minuty 30 sekund do końca próby kolejną przeszkodę. O, walczy z pierwszym dzwonem. Już na drugi. Janek tak udowadnia nam, że ten awans do wielkiego finału w pełni mu się należał. Tak, świetna, świetna forma. 3 minuty 5 sekund do końca próby, a Jan Ciepiela kończy powoli spacer po dzwonkach. Uwaga, ostatni dzwonek jego objęcia, teraz trzeba się odbić. Najpierw, że... Ajajajajaj! Odbię! Jest! Byłem przekonany, że on leci do boku. Nie, nie, nie! Jan Ciepiel, po ich możliwości na ścianie, a teraz ogień! Nie wiem, czy nie za szybko! Środek! Musisz to zrobić! Janek! Nie! Koniec! Jan Ciepiela odpada.